Koniakowie w Ochotniczej Straży Pożarnej 8 grudnia została zainaugurowana działalność świątecznej wioski. To inicjatywa oddolna, organizacji której podjęło się Stowarzyszenie Trójwieś Razem. Świąteczna wioska była dostępna dla mieszkańców i turystów do 17 grudnia. Wtedy też miało miejsce uroczyste zakończenie Dnia Wioski. Znajdujemy się w świątecznej wiosce, no już dzisiaj końcówka, taki finał. Proszę nam powiedzieć tak organizacyjnie, jak to w tym roku wyglądało, bo ktoś tu się napracował. Napracowało się bardzo wiele ludzi. Organizacyjnie to takie stricte tworzenie świątecznej wioski, ale tutaj już na miejscu to 2 tygodnie między 12 a 15 osób dzień w dzień, łącznie z sobotami i niedzielami. Czy jakoś to liczyliście, ile tutaj tych światełek, atrakcji, ozdób? No, między innymi policzyliśmy światełka, bo ozdób jest bardzo wiele. Ktoś mówił, że prezentów, to akurat mam sprawdzone, potwierdzone, 67 jest tych wiszących, oczywiście tych prezencików, ale światełek na samym suficie jest 800 metrów. Natomiast wszystkich światełek plus ta iluminacja na zewnątrz to 2 kilometry. 2 kilometry, to naprawdę sporo. Właśnie, ale to już druga edycja, czyli ta pierwsza się udała, przyjęła, drugiej nie mogło zabraknąć. Ja myślę, że będą kolejne. Ja myślę, że to wszystko, co tutaj było przez te 10 dni, pokazuje, że jest zapotrzebowanie na tego typu działania, bo to nie tylko ta scenografia, ale przede wszystkim widać było, że ludzie przychodzili tak po prostu siąść, wypić sobie kawę, herbatę, czekoladę, porozmawiać i takiej tej magii już świątecznej, chociaż przedświątecznych robót jest bardzo dużo, ale potrafili znaleźć czas, żeby w naszej kawiarence sobie usiąść. No i taka atrakcja nie tylko chyba dla mieszkańców, ale również dla turystów. Oczywiście, w tym roku było ich tutaj mnóstwo. Była grupy z Siemianowic, sąsiedniego Żywca, Rajczy, z Raciborza, z Wisły, z Cieszyna, ze Skoczowa. No można by było wymieniać miejscowościami bardzo dużo, ale to nas cieszy, bo po prostu widzimy, że ma to sens. A przede wszystkim naszych ludzi tutaj, mieszkańców Trójwsi, Istebne, Jaworzynki i Koniakowa było bardzo dużo. Mogę śmiało powiedzieć, że przez te 10 dni tych ludzi, którzy się przewinęły przez naszą wioskę, możemy liczyć w tysiącach. Możecie liczyć w tysiącach. Dzisiaj ostatni dzień, to może czas na takie podsumowanie. Co się tak pokrótce działo? Bo ja wiem, że to koncerty, warsztaty, no i też ta dzisiejsza akcja, jeżeli chodzi o szpik. Tak, nasze stowarzyszenie przede wszystkim ma w swoim statucie, ale też nie tylko w zamyśle, chcemy się dzielić dobrem. Czyli nie tylko tym, co się tutaj działo, ale ta właśnie akcja, wczorajsza i dzisiejsza, podziel się szpikiem. Chcemy właśnie też promować taki sposób oddziaływania na to wszystko, co się wokół nas dzieje, bo to jest, uważam, bardzo ważne. No cóż można więcej dać niż zdrowie i życie, tym się podzielić. Także to między innymi, ale też były warsztaty. Przede wszystkim chcieliśmy zachęcić dzieci do tego, żeby przypominały sobie, jak babcie, rodzice pracowały przed świętami, jakie to były wypieki, bo opieraliśmy się na regionalnych ciasteczkach, potrawach, wypiekach, więc o to nam, ale też i takie kreatywne, to co u nas jest dalej bardzo ważne, czyli Święty Szczepan i połazy, strojenie połaźniczek, bardzo piękne warsztaty, ale też i takie te, powiedzmy, idące z duchem czasu, czyli pachnące mydełka, pachnące świece, kule do kąpieli, to wszystko się tutaj działo, no i oczywiście nie mogło zabraknąć tradycji. To, co dzisiaj grupa Zbyszka Wałacha, ale też i Karola Wiercigrocha, heligoniści, połaźnicy, no, obrzędy. Wszystko to, co tutaj u nas się dzieje w tym okresie i działo przedświątecznym, żeby też ta tradycja nie zaginęła, też to musi być. Nie tylko te piosenki, które lecą w tle, ale te nasze pastorałki, kolędy, żeby też miały swoje miejsce i one mają to miejsce tutaj. I to jest ważne, to jest właśnie ta idea, żeby kultywować te tradycje, wprowadzać trochę nowoczesności. Będziecie coś udoskonalać za rok? Są jakieś plany na nowości, które możemy zdradzić? Myślę, że na pewno coś zmienimy, bo ci, którzy byli w zeszłym roku, oglądając w tym roku świąteczną wioskę, widzą zmiany. Na pewno coś będziemy jeszcze zmieniać, ale powiem pani na gorąco, nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć. Nie, że nie chcę zdradzać, ale już wiele pomysłów gdzieś tam z tyłu głowy jest i coś zrealizujemy jeszcze. Pan powiedział, wiele osób zaangażowanych. Chce pan komuś szczególnie podziękować?
Ja szczególnie jeszcze raz z tego miejsca dziękuję marszałkowi województwa śląskiego, panu Jakubowi Chełstowskiemu. Pojechaliśmy jako przedstawiciele stowarzyszenia z prośbą o wsparcie. Przedstawiliśmy program. Ktoś powiedział, nie pan marszałek, ale ktoś tam mówił, że no my jesteśmy na końcu województwa śląskiego. Ja mówię, nie na końcu, my jesteśmy na początku województwa śląskiego. Przedstawiliśmy wszystko to, co chcemy zrobić. Pan marszałek nam zaufał, odwiedzając nas na rozpoczęcie, stwierdził, że te pieniądze, które tutaj przekazał, to wsparcie po prostu nie poszło, mówiąc tak kolokwialnie, na marne, że jest wspaniale i też między innymi sporo ludzi było z województwa śląskiego, tam z okolic Katowic, nawet dalej, którzy nas odwiedzali. Byli pod wrażeniem? Pan marszałek był pod wrażeniem? Tak, był pod wrażeniem, bo małe społeczności lokalne, małe stowarzyszenia, a potrafią robić coś, co widzimy w wielkich miastach, gdzie za tym stoją rzesze ludzi. My tą rzeszę ludzi też tutaj mamy. Ci wszyscy, którzy dzisiaj zostali wymienieni, ale też i tacy ci bezimienni, którzy przychodzili, wspierali, pomagali, gdzieś tam nie chcieli po prostu, żeby ich nazwiska padały, bo mówi, tak jesteśmy z domu nauczeni, że lepiej coś zrobić, a z czasem każdy to dostrzeże i też myślę, że tą naszą pracę też ktoś kiedyś dostrzeże i z tego się cieszymy, ale najbardziej się cieszymy z tego, że ci ludzie tutaj przychodzą i wspaniale się czują. Jeszcze raz bym chciał pożyczyć zdrowych, spokojnych, wesołych, radosnych świąt, z uśmiechem, z życzliwością jeden do drugiego, nie tylko w rodzinie, przede wszystkim w rodzinie, ale jak w rodzinie będzie fajnie, to i na zewnątrz też będzie fajnie. Dla wszystkich, dla Państwa też z redakcji, bo cieszymy się, że pomimo natłoku dzisiejsza niedziela, wiem, że jest bogata w różne wydarzenia, potrafiliście tutaj Państwo przyjechać. Zawsze się nam dobrze współpracuje z redakcją OX, także wszystkiego dobrego i szczęśliwego Nowego Roku. Zacytuję strofę pewnej pieśni współczesnej, która brzmi: bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, gdy każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. Dzisiaj kończy się niezwykłe wydarzenie, które miało miejsce na Trójwiejskich Groniczkach w bieżącym 2023 roku, jakim była świąteczna wioska zorganizowana przez Stowarzyszenie Razem, którego prezesem jest niezawodny pan Stanisław Legierski. Z tego miejsca, jako mieszkaniec Trójwsi Beskidzkich, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim organizatorom i współorganizatorom za to, że mogliśmy przeżyć to, co nas łączyło, budowało, napełniało nas radością i pokojem. Dlatego też z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i by to kolejne przypominanie sobie, kiedy przypominamy sobie przyjście w ciele człowieka, Syna Bożego Jezusa Chrystusa, nas motywowało do budowania pokoju między nami, którym On sam był pokojem. Tego życzę wszystkim nam razem i każdemu z osobna. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.